Dzień dobry moi drodzy. Zapraszam Was dzisiaj na zajęcia perspektywy. Będą to zajęcia, podczas których narysujemy drogę w perspektywie. Pokażę Wam, jak taką drogę narysować od podstaw do szczegółów. Narysujemy sobie tę drogę nawet w dwóch różnych perspektywach, a może w trzech, jak zdążymy. Dzień dobry, nazywam się Tomek Wełna i zapraszam serdecznie wszystkich na dzisiejsze rysowanie. Lekcja będzie bardzo ciekawa, bo poświęcona tematowi, który każdy z nas lubi i każdy z nas tego tematu potrzebuje gdzieś prędzej czy później użyć. Będzie to perspektywa. A konkretnie droga w perspektywie. Pokażę Wam, jak narysować drogę i drzewa na skraju drogi w perspektywie. Nawet narysujemy sobie cień tych drzew również w perspektywie. Cień od słupów w perspektywie. Tak więc będą to dosyć ciekawe zajęcia. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Z tej strony Tomek Wełna. Dzisiaj bardzo ciekawe zajęcia, bardzo wdzięczny temat, czyli droga w perspektywie. Mam oko na Wasze komentarze, więc możecie śmiało zadawać pytania. Już pokażę Wam, jak narysować taką perspektywę krok po kroku. Dzień dobry wszystkim, witam Antka, witam Pawła. Dzień dobry Wam serdecznie. Moi drodzy, perspektywa to taki temat, który nie tylko jest ciekawy, ale również przydatny. I zrozumienie perspektywy to jak zrozumienie jazdy na rowerze, kiedy raz się i nauczymy i ją opanujemy, to już nigdy nie mamy w zasadzie jakichś większych problemów z jej narysowaniem. Ci z Was, którzy już znają jej zasady, i tak mogą dzisiaj wiele ciekawego się dowiedzieć na temat rysowania cieni, rysowania przestrzeni, pokazywania przestrzeni w rysunku. Także poza drogą, którą dzisiaj będziemy rysować, będzie też sporo innych ciekawostek. Dobrze, to jest rysunek, który zrobiłem na rozgrzewkę. Dzień dobry Pani Marzeno, dzień dobry Agato, dzień dobry Pani Heleno, witamy Panią Martę. Dzień dobry wszystkim, mówi Pani Maria i ja również mówię za Panią Marią. Dzień dobry Wam wszystkim. Moi drodzy, myślę, że już wszyscy zgromadzili się przed ekranami. Dzisiaj perspektywa. Pokażę Wam zaraz, jak narysować drogę w perspektywie w kilku różnych nawet ujęciach. Będziemy sobie zmieniać wysokość horyzontu, punkt zbiegu, zobaczymy, co się dzieje z perspektywy żabiej, zobaczymy, co się dzieje z perspektywy zlotu ptaka. Będziemy różne sytuacje dzisiaj wypróbowywać. Dzień dobry Pani Renato, dzień dobry Pani Ewo, dzień dobry wszystkim. Witam Panią Ewę ze Świnoujścia, tym razem Pani Urszula do nas dołącza, wszyscy są. Zatem zaczynajmy. Zaczynajmy rysowanie perspektywy. Będzie to droga w perspektywie i zaczniemy sobie od horyzontu, bo horyzont to w ogóle podstawa perspektywy. Jak widzicie, ja również zacząłem rysunek mój rozgrzewkowy, przy którym tak się rozgrzałem, że troszkę się zagapiłem i dlatego dzisiaj z minutowym opóźnieniem transmisja się zaczęła. Zaczniemy od rysowania horyzontu. Ten horyzont tam widać, za drzewami, za słupami, na samym końcu, jak to zawsze horyzont. I od niego właśnie zaczniemy. Ja go nawet lekko wyciągnię, żebyście widzieli, gdzie horyzont tam się zaczyna na moim rysunku, żeby się odróżniał troszeczkę od nieba. Zaczniemy od linii horyzontu. I teraz pytanie bardzo częste, kiedy zaczynam rysować. Gdzie właściwie najlepiej jest umieścić horyzont na rysunku? Czy w połowie, czy wyżej, czy niżej? Więc już odpowiadam. Połowa dokładnie kartki to nigdy nie jest dobry pomysł. Można, ale kompozycja nie lubi tego. Dzisiaj wieczorem będą o 19:00 fantastyczne zajęcia z kompozycji, na których dowiecie się m.in. tego, dlaczego połowa kartki nie lubi być zarysowywana i dlaczego nie jest to zbyt szczęśliwe miejsce na pokazywanie linii i na umieszczanie na niej horyzontu. Są bardziej szczęśliwe miejsca na umieszczanie horyzontu. Jednym z nich jest 1/3 wysokości kartki od dołu albo od góry. Druga dobra proporcja, drugie dobre miejsce to troszeczkę ponad połową lub troszeczkę poniżej połowy. Ja proponuję, żebyśmy sobie zaczęli od 1/3. To tak klasycznie po holendersku. Pejzaże, zwłaszcza holenderskie, mają tą 1/3 w sobie często pokazywaną. Tak więc śmiało w 1/3 zrobimy sobie prostą linię.
i jest narysowana. Metoda na proste kreski. Polecam trzymać ołówek w taki sposób, tak jak rysujecie linię. Możecie go sobie tak przyłożyć do kartki, nawet prowadzić palcami po kartce w ten sposób. No, jak komu wygodniej, ręka wtedy idealnie prowadzi ołówek i jesteście w stanie rysować bardzo proste linie. Tak więc od takiej perspektywy zaczniemy, a później ten horyzont będziemy przesuwać w kolejnym rysunku. To będą raczej szybsze rysunki, nie będziemy ich bardzo jakoś dopracowywać. I zobaczycie, co się stanie, jak horyzont się będzie przesuwał niżej lub wyżej. Będą się działy bardzo ciekawe rzeczy, perspektywa będzie się zmieniać dosyć diametralnie. Tak więc na początek horyzont w jednej trzeciej, mniej więcej w jednej trzeciej kartki. Oczywiście nie musi to być odmierzone linijką. I teraz pytanie, gdzie umieścić tak zwany punkt zbiegu, punkt, w którym będą się zbiegały, dlatego on się tak nazywa, krawędzie naszej drogi. Czy znowu na środku? Można, ale wtedy dostaniemy bardzo symetryczny rysunek, taki aż podejrzanie symetryczny, gdybyśmy ten punkt umieścili tu. To nasza droga będzie się, pokażę ołówkami, zbiegała w taki sposób. To będą krawędzie drogi i one tam się gdzieś spotkają na horyzoncie. Ale jeżeli ten punkt troszeczkę przesuniemy, na przykład w lewo lub w prawo, to kompozycja staje się od razu trochę ciekawsza. I proponuję, żebyśmy sobie właśnie tak zrobili. Przesuniemy ten punkt nie na połowę, tylko troszeczkę obok, na przykład tu. Zaznaczcie sobie punkt na horyzoncie. Ten punkt to punkt zbiegu. Dzień dobry wszystkim. Tak, perspektywę przerabialiśmy gdzieś w szkole, ale zawsze dobrze sobie ją powtórzyć. Punkt zbiegu to taki punkt, w którym się będą zbiegać wszystkie linie biegnące w głąb, bo rysujemy drogę biegnącą w głąb, jak długą drogę przez środek Arizony, albo równie szerokie, rozległe i bezludne pustkowie. Teraz krawędzie drogi. Jak je poprowadzić? Jeżeli poprowadzimy je tutaj niżej, to dostaniemy krawędzie drogi bardzo blisko siebie i dosyć wąską drogę. My chcemy troszkę szerszą drogę. Poprowadźmy sobie zatem prawie do narożnika, ale znowu nie dokładnie do samego narożnika, bo sam narożnik nie lubi być uderzany żadną kreską. I teraz jedna ważna uwaga. Zacznijcie delikatną linią, a później zwiększajcie nacisk ołówka, tak jak ja to zrobiłem. To już jest kolejny sposób na pokazanie, na wzmocnienie efektu perspektywy w rysunku. Pokażę to jeszcze raz. Widzicie, wzmacniam tą linię. Naciskam ołówek trochę mocniej. To jest miękki ołówek, więc on daje ładną, mocną, ciemną linię. To jest 4B. 4B jest do tego świetny. Dokładnie do tej samej wysokości narysujemy sobie. Możecie sobie przenieść ten punkt z drugiej strony i narysujemy sobie linię w drugą stronę. Również do tego punktu. To jest druga krawędź naszej drogi. Szeroka droga. Szeroka, a co za tym idzie, najprawdopodobniej widziana z niskiej perspektywy, tak jakbyśmy mniej więcej siedzieli w samochodzie albo jechali na rowerze. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry pani Oliwio. Pani Urszula pisze, że perspektywę przerabiała w szkole, ale mam nadzieję, pani Urszulo, że coś ciekawego dzisiaj pani znajdzie i wspólnie z nami porysuje. Narysujmy sobie teraz dwie kolejne linie biegnące w górę. Wyobraźmy sobie, że tu będą stały słupy albo drzewa. Zatem jedna linia i druga linia z drugiej strony. Nie muszą być tej samej wysokości. One absolutnie nie muszą być na tej samej wysokości się kończyć właściwie, bo wszystkie mają się spotykać w punkcie zbiegu w ten sposób. Tak jak się właśnie spotkały. A, pani Oliwia będzie sobie odświeżała temat perspektywy. Polecam zdecydowanie. Narysujemy sobie zaraz jeszcze dwie linie, żeby wyznaczyć tutaj pasy na powierzchni drogi. Proponuję jedną linię tutaj. Również może być troszkę mocniejsza bliżej nas. I drugą linię
zaraz obok, żeby wyznaczyć szerokość pasów. Ja troszeczkę wyrównam to miejsce. To będzie linia biegnąca przez środek jezdni. Troszeczkę mi się pofalowała, co oczywiście jest jak najbardziej możliwe, gdyby droga była lekko górzysta. Zresztą taką drogę górzystą sobie dzisiaj na koniec również narysujemy w perspektywie, bo to jest zupełnie, zupełnie inna opowieść i bardzo wdzięczna. Pani Ewa pisze, że perspektywa to jej ulubiony temat i nigdy dość. Zgadzam się, ja też perspektywę bardzo lubię. Podzielmy sobie tą linię na drodze. To będzie taka wstępna rozgrzewka do rysowania perspektywy. Proponuję najpierw tak. Podzielcie sobie ją trochę bardziej w głąb niż w połowie, czyli tu by była połowa, ale my sobie podzielimy ją troszeczkę dalej. I tą zasadę będziemy dzisiaj przyjmować generalnie bez przerwy, czyli będziemy dzielić te odcinki, tę linię, tą dolną, na przykład słupami, ale nie w połowie, tylko zawsze troszeczkę bardziej przesuniętą w kierunku punktu zbiegu. Tak jakby punkt zbiegu miał w sobie jakiś magnes, który przyciąga zawsze linię bardziej w kierunku do niego. I teraz podzielmy sobie ten kolejną część, ale znowu trochę bardziej, trochę bliżej punktu zbiegu. Podobnie zrobimy z tą częścią. Trochę bliżej punktu zbiegu. Czyli tu więcej, tutaj mniej. Teraz możemy podzielić ją na jeszcze mniejsze kawałki. Znowu trochę bliżej, trochę bliżej, trochę bliżej. No tu już się nam ucina, więc tej już nie będziemy specjalnie dzielić. Możemy tutaj narysować tylko początek pierwszego pasa na jezdni. Czyli widzicie, jak zmniejszają się te odcinki. One są coraz mniejsze. Tu sobie jeszcze zaraz dodamy podziały. One powinny się robić coraz mniejsze w kierunku horyzontu. I teraz właśnie możemy zrobić to, co ja dodałem, czyli kolejne odstępy pomiędzy liniami na jezdni. Tutaj mamy już jeden, ten sobie jeszcze oddzielimy. Tam one będą znikać, będą się robić coraz to mniejsze, coraz to mniejsze. Dzień dobry, pani Iwona pisze, że to ciekawy temat i cieszę się, że go dzisiaj poruszamy. Ja troszeczkę tutaj jeszcze zmodyfikuję, skrócę minimalnie. O, właśnie ten pas. Tak, żeby one tam się robiły coraz mniejsze. I tam właściwie już się zlewają wszystkie ze sobą, robią się bardzo malutkie. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Ten widzimy w całości, ten już jest mniejszy. Tamten jest jeszcze mniejszy. Tamten jeszcze mniejszy, a tam już właściwie nie widzimy, co się dzieje. Tak drobne się robią. Troszeczkę wyczyszczę, bo to najdokładniejszy właściwie element, żebyście dobrze widzieli, co tutaj się dzieje. Teraz czas na słupy i na drzewa. Już tłumaczę, co robimy. Słuchajcie, podzielmy sobie teraz ten odcinek, ale znowu nie w połowie, tylko trochę bliżej horyzontu. Myślę, że gdzieś tu, troszkę bliżej punktu zbiegu właściwie. To będzie pierwszy słup, który stoi gdzieś przy krawędzi drogi. Tak naprawdę jest metoda konstrukcyjna na dzielenie na połowy w perspektywie. Ona polega na narysowaniu przekątnych. To znaczy, gdybyśmy sobie narysowali dwa dowolne słupy, powiedzmy, że pierwszy słup będzie stał gdzieś tutaj przy samej krawędzi kartki. Ja go nawet zrobię grubszym ołówkiem. Narysuję go grubszym ołówkiem. To będzie słup najbliżej nas. To taka ciekawostka dla Was. Nie zawsze trzeba jej używać. Ja zazwyczaj robię to na oko, kiedy rysuję. Natomiast jest to bardzo przydatna metoda w rysunkach architektonicznych na przykład. Jeżeli chcielibyście w perspektywie ze 100% dokładnością znaleźć
miejsce, w którym powinien stać kolejny słup, no bo on nie będzie tu, on będzie przesunięty trochę, to możecie narysować przekątne pomiędzy krawędziami tych słupów. Byle zrobić to dokładnie, to jest tylko najważniejsze. I zobaczycie, jaka nam wyjdzie pozycja dla tego słupa pomiędzy. On byłby sobie tutaj. Tak, w perspektywie będzie aż tak duża różnica. Ta odległość jest taka sama jak ta, tylko że ta już jest w perspektywie zmniejszona znacznie. Tak więc w tym miejscu byłby kolejny słup. Tu byłby kolejny. I teraz możecie sobie wyobrazić, jak zagęszczałyby się te kolejne słupy. Ta proporcja by się stale zmniejszała i wyglądałoby to mniej więcej tak, że tu mielibyśmy kolejny, tam jeszcze bliżej kolejny, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej i one tam by się gdzieś zmniejszały i zbliżały aż do końca drogi. Jak widzicie, coraz mniejsze odległości i możecie też rysować coraz delikatniejsze linie. Oczywiście dzięki temu efekt perspektywy będzie jeszcze wzmocniony poprzez tak zwaną perspektywę powietrzną. Perspektywa powietrzna to efekt zanikania w oddali i nawet możemy użyć gumki chlebowej i sobie te słupy w oddali troszeczkę rozjaśnić. Widzicie, nawet ten trochę rozjaśnię, żeby było widać, że on jest troszkę dalej. Teraz z drugiej strony możemy zaraz sobie posadzić drzewa, ale wcześniej zrobimy jeszcze naszym słupom takie podziały i narysujemy sobie również linię trakcyjną w perspektywie. Niech się tam słupy zagęszczają. Oczywiście długości tych poprzeczek, poprzecznych poziomych elementów na słupach, one również miałyby swoją perspektywę i zmniejszałyby się w taki sposób, żeby spotkać się w punkcie zbiegu. Więc jeżeli ktoś z Was chce być dokładny, może sobie taką linię również zaznaczyć i wtedy dostanie dokładne proporcje. Oczywiście pamiętajmy o tym, że to co bliżej, nie wyżej, będzie grubsze. Więc ten słup, który jest bliżej nas, będzie również grubszy. On jest w całości większy, a co za tym idzie, również grubszy. Możemy to sobie zaznaczyć. W ten sposób ten będzie już trochę cieńszy, ale mimo wszystko jeszcze będzie miał swoją grubość. I te kolejne będą coraz to cieńsze. Ten będzie cieńszy, ten będzie jeszcze cieńszy. I tak aż do zaniku w tej mgiełce. I teraz taka ciekawostka, jak narysować. Tak, świetna sprawa z przekątnymi, to się naprawdę sprawdza. Tu może moglibyśmy kolejne przekątne sobie wrysować, to by tak samo działało. Powiedzmy, że zamontujemy sobie teraz linię trakcyjną na naszych słupach. Możemy dodać takie charakterystyczne izolatory, które na pewno kojarzycie ze słupów. I teraz będą sobie tu wisiały łukami wygięte. I co ciekawe, najniższy punkt tego łuku wygiętych w dół przewodów będzie również w połowie w perspektywie, czyli moglibyśmy sobie przekątne wyznaczać tutaj u góry teraz i mniej więcej tu będzie najbardziej wiszący punkt tej trakcji w ten sposób. Tak to będzie wyglądało. Wezmę ostrzejszy ołówek, bo tam już jest to potrzebne. I pamiętajcie, żeby znowu coraz delikatniej te linie rysować. One gdzieś tam sobie będą biegły. W ogóle linie wszelkiego rodzaju telefoniczne i elektryczne są strasznie wdzięcznym tematem do rysowania, bo to takie czyste linie zawieszone w przestrzeni. Tak by to wyglądało. Osłabię troszeczkę linię perspektywy, żeby nie wprowadzała Was w błąd. W ten sposób. Na proste linie zawsze szybszy ruch ręki jest doskonałą metodą.
A co gdybyśmy chcieli sobie drzewa posadzić tutaj, na przykład z tej strony krawędzi drogi? No już sobie posadzimy. Tylko drzewa przeważnie nie stoją, zresztą nawet słupy przeważnie nie stoją tak dokładnie przy samej krawędzi. One są z reguły troszeczkę odsunięte. Więc drzewa odsuniemy sobie, wyznaczając coś w rodzaju pobocza. Więc od punktu zbiegu narysujemy sobie kolejną linię. O, i na tej linii będziemy sadzić drzewa. A ta linia będzie ich szczytami. Gdybyśmy chcieli niższe drzewa, możemy zrobić oczywiście niższą linię. Nawet proponuję zrobić jeszcze jedną linię, która będzie wyznaczała doły koron drzew w ten sposób. I teraz, pod warunkiem, że drzewa byłyby oczywiście sadzone w idealnie równych odległościach, co często się zdarza, zwłaszcza przy drogach, zasada byłaby ta sama co ze słupami, czyli najlepiej jakbyśmy sobie wyznaczyli jakieś pierwsze drzewo, powiedzmy, że jego pień będzie w tym miejscu. Nie musi być idealnie prosty jak patyk, może być lekko krzywy. Możemy sobie wyznaczyć kolejne drzewo gdzieś bliżej horyzontu, na przykład tu, po czym, pamiętacie metodę z przekątnymi, możemy nawet od razu pokazać, że to drzewo będzie wyższe, będzie nam łatwiej znaleźć wtedy przekątne. Gdybyśmy sobie podzielili teraz to pole przekątnymi, to tu będzie kolejne drzewo w perspektywie. To jest mniej więcej 1/3. Podpowiem Wam, że łatwo to zapamiętać i robić na oko bez wyznaczania przekątnych, bo to jest mniej więcej 1/3. Nie w każdej perspektywie, bo czasami będzie ta odległość troszkę inna, ale przeważnie jest to mniej więcej 1/3, więc łatwo rozpoznać miejsce. Więc jeżeli tu mamy ten odcinek, to tu musi być 1/3 dosłownie z tego i znowu mniejsza, i znowu, i tam będą się te drzewa coraz, coraz bardziej zagęszczać. Mamy już w takim razie pnie drzew. Możemy teraz dodać korony. Dam Wam chwilkę czasu na to. Co ciekawe, korony jako formy przestrzenne, kuliste, będą się dosyć interesująco zasłaniać w perspektywie. Zacznijmy sobie od pierwszego drzewa. Możemy zrobić mu nieregularną koronę. Powiedzmy, że może to być mniej więcej elipsa, ale nie musi być oczywiście idealnie regularna. Tutaj byłaby druga elipsa, pod warunkiem, że drzewa byłyby tej samej wysokości. Oczywiście wtedy będą się kończyły na tej samej linii. Tam kolejna. I tutaj one zaczną się już zasłaniać, jak widzicie. To już zasłoni lekko to, te się już prawie spotykają, a te kolejne będą się już dosyć skutecznie zasłaniać jedno przez drugie. I w ten sposób dostaniemy aleję zmniejszających się drzew. Możemy zacząć od regularnych kształtów, a za chwilkę sobie je troszkę unieregularnimy. Nakładanie następnych, wstępnych szarości to same radości. No piękny rym. Znowuż możemy użyć gumki chlebowej i te drzewa, które są w oddali, lekko rozjaśnić, tak jakby znikały we mgle. Dostaniemy wtedy jeszcze dodatkowo efekt głębi, tak zwaną perspektywę powietrzną, którą między innymi Leonardo da Vinci opisał i stosował w swoich pracach. Żeby drzewa wyglądały jak drzewa, a nie jak wata cukrowa, możemy oczywiście teraz trochę więcej nieregularności dodać do ich koron. Proponuję Wam taką szarpaną, nieregularną kreskę, która może się raz wcinać, raz wychodzić poza krawędź elipsy. Mnie ta metoda nigdy nie zawiodła. Od najmłodszych lat używałem jej do rysowania drzew. Daje dosyć dobrą nieregularność. Po czym możemy lekko przycieniować drzewa. Powiedzmy, że tutaj będzie świeciło słonko po lewej stronie.
naszej kompozycji. Tu jest słońce. Takie już pewnie popołudnie mamy, albo jeszcze poranek. Więc jeżeli słońce jest z tej strony, to korony drzew będą miały najjaśniejszą strefę tutaj, tutaj. Przy okazji oświetlę sobie, powiemy, tu i tu. To będzie ta jaśniejsza strefa oświetlona słońcem. W każdym razie wręcz połowa drzewa. Natomiast ta część będzie już znajdowała się w cieniu. I bardzo dobrze, że słońce się pojawiło na naszym niebie, ponieważ zaraz pokażę Wam, jak na tej drodze w perspektywie narysować jeszcze cienie w perspektywie. To będzie dzisiaj fantastyczna i bardzo kompletna lekcja wiedzy rysunkowej, nie tylko na temat perspektywy, ale też na temat cieni i cieniowania. Cieszę się, że przykład Wam się podoba. To jest bardzo schematyczny przykład, więc miejcie świadomość, że oczywiście to jest jakby szkic do bardziej realistycznego rysunku. Ja celowo nie wprowadzam tutaj zbyt wielu detali, chociaż stopniowo się pojawiają na drzewach, ponieważ zawsze dobrze mieć na uwadze jakiś jeden główny temat. Więc dzisiaj tym tematem będzie perspektywa, a niekoniecznie realizm rysunku w znaczeniu detali i ilości pokazanych detali. Tak więc wszystko dzisiaj będzie troszkę uproszczone po to, żeby podkreślić i właśnie wyraźnie pokazać perspektywę. Ale już po tych drzewach widzicie, że nawet tak prosty rysunek można stopniowo zamieniać w bardziej realistyczny, dopracowany szkic. Tak więc światło na naszych drzewach powoli się pojawia. Tutaj oczywiście od strony światła można kontur osłabić w ten sposób, aby był jaśniejszy. Natomiast wzmocnić go od strony cienia, czyli od tej drugiej strony. I to jest bardzo dobry, miękki ołówek 6B z grubym grafitem. Widzicie, on ma grubszy grafit niż pozostałe moje ołówki. To są ołówki Staedtler. Ja lubię ten miękki ołówek strugać nożykiem, dzięki czemu on ma grubą końcówkę, bo strugaczką albo temperówką, strugaczka to po krakowsku, temperówką takiej krawędzi nie uzyskać. I teraz, co będzie działo się z cieniami? Co będzie działo się z cieniami? To jest bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, żeby dobrze naszkicować, narysować cienie w perspektywie, musimy narysować sobie taki punkt dokładnie pod słońcem. Więc jeżeli słonko nasze jest tutaj, to na horyzoncie tutaj rysujecie sobie osobny punkt. I to jest punkt zbiegu cieni, bo punkt zbiegu drogi jest tutaj. Droga biegnie tam, gdzie biegnie. I w perspektywie to jest oczywiste, że punkty zbiegu są tam, gdzie zbiegają się przedmioty. Czyli gdyby ta droga biegła pod innym kątem, zakręcała gdzieś. Zresztą zaraz zakręconą drogę w perspektywie też narysujemy. No to miałaby gdzie indziej punkt zbiegu. Więc punkt zbiegu dla cieni jest zawsze tam, gdzie słońce. I teraz zobaczcie, co wystarczy zrobić. Wystarczy ten punkt na horyzoncie dokładnie pod słońcem połączyć z każdym końcem słupa, no bo cienie rzucają nasady słupów, już to robię, i dostaniemy rewelacyjne cienie w perspektywie, zobaczcie. Tu będzie, ja może najpierw wyznaczę te linie delikatniejszymi pociągnięciami. To jest bardzo proste, po prostu łączymy teraz podstawę każdego słupa i przeciągamy tą linię, przeciągamy ją dalej. W ten sposób. Tutaj trzeba się skupić, bo tam się już robi gęsto. Ja nie będę tam wszystkich rysował już linii, bo one i tak się unieczytelnią. Co więcej, zaraz pokażę Wam, jak wyznaczyć długość tych cieni, bo na to również jest metoda i nie jest to żadna magia. Są to normalne metody, które się bardzo wdzięcznie i prosto stosuje. Pamiętajcie tylko, żeby ten punkt, bo możemy go sobie nazwać punktem słońca, PS, punktem słońca na horyzoncie oczywiście, on jest dokładnie pod słońcem,
I to nie tam, gdzie słońce wzeszło, bo ono wzeszło gdzie indziej, tylko dokładnie pod tym słońcem, które wisi sobie teraz nad ziemią. I już wam tłumaczę, co się dzieje. Tutaj od słupów pójdą sobie cienie. I te cienie będą się w dodatku rozszerzać w naszą stronę, no bo słup ma swoją grubość, więc cień od słupa też ma swoją grubość, a zwęża się dokładnie do tamtego punktu. Ten punkt jest jakby takim punktem zbiegu osobnym, jak ten dla perspektywy. Tego cienia prawie nie będzie widać, bo wyszedł nam przy krawędzi kartki, ale ten będzie już troszkę okazalszy. Będą sobie wchodziły na drogę. Linii dzisiaj będzie dużo, ale nie przejmujcie się, jeżeli nawet ktoś z was gdzieś się zgubi w pewnym momencie, można zawsze tą lekcję sobie włączyć zaraz po tym, jak ona się skończy, albo wrócić do niej w zakładce filmy. Dzisiaj dużo linii rzeczywiście się tu pojawiło. Tam już nie będę ich nawet wszystkich rysował, bo tam się zrobi bardzo gęsto od tych cieni. I słuchajcie, tak samo będzie z drzewami. Drzewa również możecie połączyć z tymi samymi punktami na horyzoncie, z tym samym punktem na horyzoncie, z tym właśnie punktem słonecznym, możemy go tak sobie ładnie nazwać. To oczywiście moja nazwa własna, pewnie niektórzy nazywają go inaczej. Więc drzewa podlegają tej samej zasadzie i będą rzucać długie, długie cienie w bok właśnie do tamtego punktu. I widzicie, jaka piękna głębia powstała, bo te punkty, te cienie właściwie, one dodatkowo podkreślają przestrzeń. I tak naprawdę mamy już teraz przestrzeń podkreśloną i przez perspektywę drogi, i przez perspektywę słupów. A teraz ktoś z was pewnie chciałby zapytać, no dobrze, ale jak długie te cienie powinny być? Czy na oko, czy na ucho? Otóż jest metoda, żeby pokazać, jak długie powinny być te cienie. Trzeba wykreślić kolejne linie. Jak to w perspektywie? Perspektywa lubuje się w liniach i lubi ich bardzo dużo. A wiecie, jak pewnie, może się domyślacie, no co rzuca, tutaj mamy początek cienia, a końcem cienia będzie koniec słupa, prawda? Bo słup ma swoją długość i teraz jakoś tu się rzuca. I czy ta długość ma być taka sama jak wysokość słupa? W pewnych sytuacjach tak, ale wszystko zależy od tego, jak wysoko nad horyzontem jest słońce. Przypomnijcie sobie, co dzieje się wieczorem z waszym cieniem. Ja tutaj narysuję na szybciutko cień wieczorem, kiedy stoi ktoś sobie na łące albo na dużym polu, to jaki wieczorem jest cień? Ten cień jest długaśny. Ten cień jest długaśny, taki mniej więcej, tu byłaby głowa nasza, dlatego że słońce jest nisko nad horyzontem, jest duże nawet, możemy sobie tu duże słońce narysować. I zobaczcie, długość cienia jest taka, jak linia łącząca słońce z punktem, który rzuca dany cień na ziemi. No bo tu jest jakaś płaszczyzna, na której sobie ktoś stoi, prawda? Tu jest jakaś ścieżka na przykład. Tam sobie zachodzi słońce. I to się tak właśnie, no mniej więcej, bo tak naprawdę to słońce bardziej tam powinno być, ale już pominijmy to. To jest uproszczony rysunek. Tak naprawdę w ten sposób powstaje cień. To są właśnie te zależności. I tutaj zrobimy sobie dokładnie to samo. Musimy połączyć teraz ze słońcem. Ze słońcem. O. Przechodzącym przez krawędź słupa każdy cień. I no, ten cień akurat się skończy dokładnie tu, gdzie się kończy. Ale na przykład ten, już sobie sprawdzimy. Ten powinien być tej długości, czyli będzie krótszy niż ja go narysowałem. Możemy sobie teraz już skrócić, kiedy już wiemy, jak długie mają być te cienie, to śmiało możemy je sobie skrócić dotąd. To już metoda konstrukcyjna pokazała, że cień tego słupa będzie dokładnie w tym miejscu się kończył. No bo słońce jest dosyć wysoko. Gdyby słońce było niżej nad horyzontem, na przykład tu, to wtedy te wszystkie cienie wydłużyłyby się od razu dwukrotnie. Tak więc, znając już metodę
i wskazania metody konstrukcyjnej możemy określić, że wszystkie te cienie przejdą troszeczkę poza krawędź drogi. I tak dokładną metodą konstrukcyjną, gdybyśmy sobie połączyli każdy z tych słupów, to wyjdzie nam właśnie ten punkcik. Zresztą jest to o tyle proste, że te koniuszki również w perspektywie będą się zbiegać, więc każdy słup będzie się kończył w tym miejscu. Moi drodzy, myślę, że na tym etapie ten rysunek zostawimy. Wieczorem dłuższa, oczywiście, wieczorem dłuższa długość cienia. Gdybyśmy sobie tutaj narysowali idącą postać, narysujmy sobie, bo to będzie wdzięczny eksperyment. Powiedzmy, że ktoś sobie idzie tutaj, no, pewnie mniej więcej taką wysokość mogłaby mieć postać człowieka. Ktoś sobie tu stoi i przygląda się pięknemu pejzażowi. To jaki cień będzie rzucał? To sobie ten cień narysujemy. No rzucał będzie taki cień. Taki nie za długi. Taki mniej więcej. Tu się będzie kończył ten cień. Bo słońce jest jeszcze wysoko nad horyzontem. Gdybyśmy słońce zniżyli, co sobie zaraz zarysujemy przy drugim rysunku, to wszystko by się zmieniło. Dobrze, zatem czas na kolejny rysunek. Hop, chciałbym Wam pokazać, jak narysować drogę krętą w perspektywie. Zaczniemy sobie znowu od horyzontu i tym razem horyzont narysujemy powyżej połowy kartki. Myślę, że może być, może nie 1/3, ale trochę powyżej połowy. Mamy horyzont. Jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem o cieniach od koron drzew. Gdybyśmy sobie połączyli te punkty, to oczywiście tutaj cienie od drzew miałyby też cienie koron drzew, więc możemy sobie te korony mocno spłaszczone, ale jednak zaznaczyć. One by się tutaj pojawiały. O, w ten sposób. To tylko taka mała wzmianka. Cień od drutów już nie będziemy rysować, bo to już by było trochę za dużo detali. Myślę, że są jeszcze ciekawsze rzeczy, o których możemy sobie powiedzieć. Dobrze. Narysujmy sobie teraz drogę zakręcającą. Możemy sobie zaznaczyć punkt zbiegu. A może tym razem z tej strony będzie ciekawiej. Może być tak w 1/3, no powiedzmy w 1/3 albo nawet w 1/4. Niech będzie 1/4 kartki tutaj. I teraz gdybyśmy chcieli narysować drogę biegnącą prosto, ale drogę nie na której my stoimy, tylko drogę, która biegnie gdzieś obok nas, to wtedy moglibyśmy sobie narysować dwie linie, jedną tu, a drugą tu. I wtedy dostalibyśmy drogę, obok której stoimy, a nie na której stoimy albo jedziemy, tak jak przed chwilką. Ale gdybyśmy chcieli narysować drogę, która zakręca, prawda, tu sobie możemy nawet zrobić taki eksperyment, narysować skrzyżowanie. Właściwie to będzie dosyć ciekawa sytuacja. Narysujemy sobie jedną drogę gdzieś tam, a tutaj drogę dochodzącą do tej drogi zakrętem. To musimy narysować teraz łuk. Hop, tak? I drugi łuk. Hop, tak. Albo nawet ten łuk możemy wypuścić troszkę dalej. Niech się tutaj szersza droga zrobi. Ona nawet powinna być szersza w ten sposób. Będzie bardziej poprawnie w perspektywie. Z łukami to zawsze trzeba na kilka podejść, na kilka ruchów, żeby wychodziły równiejsze.
Tutaj robi się bardzo ciaśniutko, 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 a tutaj dosyć nagle będzie się ta droga poszerzać w naszą stronę. I w ten sposób dostaniemy efekt drogi zakręcającej w perspektywie, a tam mogłaby sobie do niej dochodzić jeszcze jakaś droga, na przykład prosto biegnąca, równie dobrze. No i tutaj oczywiście by się te drogi przecinały wtedy. Mogłoby to tak wyglądać, a równie dobrze tej drogi może nie być i wtedy po prostu kończymy sobie tutaj krawędzią. Tak więc ta droga jest opcjonalna. Jak widzicie, można po prostu dodawać kolejne ścieżki. Rysowanie małych postaci. Tak, to jest wdzięczny temat. I oczywiście możemy się nim zająć. A co gdybyśmy chcieli teraz troszkę podnieść poprzeczkę i narysować drzewa, które będą stały, które będą rosły, albo słupy, które będą stały przy krawędzi zakręcającej drogi? Już Wam pokażę. Musimy zrobić linię. Musimy przede wszystkim ustalić sobie wysokość drzew lub słupów. Powiedzmy, że będą to słupy, bo drzewa nam tutaj trochę zbyt dużo przesłonią. Powiedzmy, że nasz pierwszy słup miałby być tej wysokości. Gdzieś tutaj będzie sobie stał. Hop. Kolejny słup postawimy sobie tutaj na zakręcie drogi i on będzie oczywiście niższy, bo jest dalej. Może być tej wysokości na przykład. Po takiej lekcji będzie można rysować sytuację na skrzyżowaniach, jeżeli ktoś zdaje na prawo jazdy, to która jest podporządkowana, a która z pierwszeństwem, tak? Możemy się teraz zastanawiać, kto tu komu powinien ustąpić pierwszeństwa. Powiedzmy, że mamy teraz jeden słup bliżej nas, tutaj, czyli prawie dokładnie taką samą drogę jak tamta, tylko teraz ją zakręciliśmy. Tu jest kolejny, który jest niższy. Już Wam mówię, co trzeba by zrobić. Trzeba by tak naprawdę narysować linię zbiegu, tylko taką, która nie jest prosta, bo droga zakręca, tylko linię zbiegu, która też jest po łuku. Zobaczcie, jak sobie połączymy ten słup z tym. To tak naprawdę musimy narysować linię, która będzie zakręcała i biegła tam do punktu zbiegu po łuku. Już ten łuk poprawię, żeby on był bardziej łukowy, bo tu się troszkę usztywnił za bardzo. Jednym słowem, rysujemy jakby powtórzenie tego łuku, tylko odbite lustrzanie. Widzicie? To jest ten łuk drogi, tylko on jest odbity tutaj w górę i będzie nam wyznaczał rozmieszczenie kolejnych słupów w perspektywie właśnie. Nawet tu możemy go jeszcze troszkę bardziej po łuku poprowadzić. I teraz kolejne słupy będą sobie stały właśnie na przykład tutaj, pomiędzy jedną linią a drugą, gdzieś tam, tam. I coraz mniejsze odległości oczywiście pomiędzy nimi. I w ten sposób dostaniemy efekt zakrętu na drodze i słupy w perspektywie. Możemy do każdego słupa dorysować oczywiście jeszcze tą poprzeczkę, którą przed chwilą pokazywaliśmy. Ostatnia rzecz, którą możemy jeszcze narysować, bo mamy troszkę czasu, to droga w perspektywie, ale w górach. Na pewno kojarzycie to zjawisko, kiedy droga się faluje, faluje się w górach. Już pokażę, jakby to wyglądało.
Potrzebujemy horyzont, który możemy też narysować tym razem troszkę wyżej. Czyli znowu mniej więcej w 1/3 od góry. I możemy na tym horyzoncie narysować nawet gdzieś odległe góry, żebyśmy mieli świadomość tego, że zbliżamy się do gór, w związku z tym tutaj już jest pofałdowane. Oczywiście tych gór wcale nie trzeba rysować, to już jest taka bardziej humorystyczny przykład. Horyzont nadal jest oczywiście prostą linią, natomiast góry są czymś nad horyzontem, więc ta linia nas interesuje, a góry mają być tylko takim zabawnym dodatkiem, który nam uświadamia, że już nie jesteśmy na nizinach, tylko że coś tam się zaczyna fałdować. I teraz, jak to jest z pagórkami? Pagórki mają swoje kolejne grzbiety. Możemy sobie zaznaczyć w ten sposób takie nieregularne, bo oczywiście pagórki sobie jak chcą może tak, żeby całkiem się nie zasłaniały, bo to nam troszeczkę utrudni. Powiedzmy, że to są kolejne wzgórza pagórków. O, i tam się robi coraz stromiej, aż do tego pogórza. Aż do samych gór, tak? To są kolejne szczyty pagórków. Najbardziej wybrzuszone ich części. Pod jakimkolwiek kątem chcecie, możecie je narysować. To nie ma tutaj specjalnego znaczenia. W zasadzie któryś z tych pagórków nawet mógłby zasłaniać horyzont. Bo powiedzmy, że ten może wyjść nawet troszkę ponad horyzont, bo w końcu może być wyższy pagórek. O, i on wtedy zasłoni troszeczkę góry. Możemy ten pagórek. Kiedy pagórek albo jakiś obiekt zasłania horyzont? Wtedy, kiedy jest wyższy niż my. Czyli ten pagórek, szczyt tego pagórka jest wyżej niż my się znajdujemy, ponieważ horyzont, to sobie zapamiętajcie, horyzont zawsze na wysokości naszych oczu. Horyzont może nie jest na rysunku, bo to nie znaczy, że na rysunku ma być na wysokości naszych oczu. Horyzont wskazuje, tak będzie to lepiej brzmiało, wskazuje zawsze poziom naszych oczu. To jest bardzo ważna sentencja. Tak, pani Renata pisze, że kręta droga trudniejsza jak w życiu. Więc sentencja o horyzoncie może być dzisiaj tym, co będzie podsumowywać naszą lekcję. Co teraz się dzieje? Gdzie by tą drogę poprowadzić? Powiedzmy, że chcemy, żeby ona prowadziła. A niech tam prowadzi, na przykład znowu tutaj do 1/4, mniej więcej tu. Tam jest jakieś miasteczko, o, to może być Zakopane, to może być jakieś inne górskie miasto z innej części świata. Powiedzmy, że tutaj chcemy dojechać. Droga prowadzi do tego oto miasta, tu jest miasto. Miasto, do którego biegnie sobie droga. Co teraz będzie działo się z drogą? No, gdyby ona była na równinie, to biegłaby sobie zupełnie poziomo. Może ją narysuję tak troszeczkę w bok, tak jakbyśmy stali obok drogi. Gdyby to była równina, to droga biegłaby tak. Możecie sobie to przerywanymi liniami pokazać. Ale to nie jest równina, więc to nie będzie tak wyglądało, bo tak by było, gdybyśmy spłaszczyli wszystkie pagórki. Absolutnie, ale tu przecież mamy grzbiety tych pagórków. Nie możemy, no gdybyśmy ewentualnie jakiś most przerzucili ponad tymi pagórkami, no to właśnie tak by to działało. Ale przerywanymi liniami możemy sobie zaznaczyć, co by było, gdyby pagórków nie było. Ale ponieważ teraz pagórki są, to nasza droga będzie się wyginała na każdym pagórku i wchodziła troszkę poza niego. Już pokazuję, jakby to wyglądało. Będzie się wyginała w ten sposób. No, drogi zazwyczaj są płaskie, więc może ten pagórek troszeczkę tutaj wypłaszczymy.
Oj, tu narysujemy drugą część drogi. Troszeczkę spłaszczyłem powierzchnię drogi, bo droga taka przechylona nie wyglądałaby realistycznie. Ona sobie wchodzi za grzbiet pagórka. Wyobraźcie sobie, teraz tam schodzi. Tu jest jeden pagórek, na którym jesteśmy. Tam jest drugi pagórek. Pomiędzy nimi jest dolina, więc droga tam hop, wskoczyła w dół. I możemy sobie dosłownie tą krawędź, która tam wskoczyła w dół, narysować. Tam ona za pagórkiem biegnie, biegnie, biegnie. Na przykład schodzi do doliny, po czym wychodzi z doliny na kolejny pagórek i ją tu widzimy, aż jak znowu wchodzi na jego grzbiet. I tak samo stało się z tą. Ta sobie gdzieś tutaj zeszła, zeszła, zeszła i wyszła sobie tu i znowu się wspina na grzbiet. I widzicie, co dostajemy? Już widać, że ta taśma drogi, ta wstęga drogi się tutaj wije i wchodzi za jeden, za drugi pagórek. No to jakby tam sobie wyszła znowu teraz na dół, na dół, na dół, na dół, gdzieś tam może schodzić, schodzić, schodzić i znowu by wyszła sobie, no to by tam prowadziła. I tu sobie weszła, weszła i znowu wychodzi, wychodzi, wychodzi. Taka bardzo stroma ta droga wyszła, troszkę przesadziłem. Znaczy, gdyby była węższa, to by bardziej realistycznie nawet wyglądało, ale fajnie przynajmniej widać, że rzeczywiście dzieje się tutaj. Że rzeczywiście tutaj się dzieje. Most. Pani Oliwia pyta o most nad rzeką. Obecny rysunek z górami w tle byłby super. Taki most w San Francisco. Może była ta lekcja. Jeszcze nie było, ale oczywiście most sobie w perspektywie narysujemy, tylko myślę, że może już nie dzisiaj, bo będzie to znowu sporo rysowania. No i tak się wije, ta droga tam sobie znowu znika i znowu wychodzi i znowu się pojawia i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie widzicie, jest pofałdowana. Gdybyśmy chcieli sobie nawet zwiększyć ten efekt, to możemy wycieniować teraz doliny. Bo słonko, powiedzmy, znowu sobie świeci gdzieś tutaj po lewej stronie. Możemy sobie wycieniować doliny, łącznie z drogą oczywiście. Wszystko cieniujemy, czyli wpuszczamy cień do doliny i coraz, coraz to jaśniej, jaśniej, jaśniej rozjaśniamy ten cień, aż do szczytu pagórka, gdzie powinien być najjaśniejszy, po czym znowu przyciemniamy. Znowu przyciemniamy. I znowu rozjaśniamy. I tak samo w zasadzie moglibyśmy zrobić tutaj na tym wzgórzu, na którym stoimy. Ono tu by się robiło coraz, coraz, coraz ciemniejsze. Oczywiście na drodze możemy pokazać pasy, żebyśmy widzieli, gdzie jest jej środek. One by tutaj były coraz, coraz dłuższe. A gdybyśmy chcieli jeszcze raz, jeszcze jedną drogę narysować, tylko już taką z dalszej perspektywy, z lotu ptaka, powiedzmy, drogę biegnącą po wzgórzach z lotu ptaka, nawet drogę otaczającą jakieś wzgórze, to już Wam pokażę, jak to zrobić. Kiedy jesteśmy wysoko, właśnie z lotu ptaka, to horyzont jest również wysoko, bo my jesteśmy wysoko. Możemy sobie zrobić horyzont w górnej części rysunku. Znowu wyznaczyć gdzieś tam punkt na horyzoncie, do którego będzie biegła droga. I teraz narysować na przykład gdzieś tutaj jedno wzgórze. Gdzieś tutaj może być drugie wzgórze. Może dwa wystarczą, żeby też za bardzo nie pokomplikować sprawy. I możemy sobie puścić drogę, która będzie gdzieś tam biegła, gdzieś może sobie zakręcać, może otoczyć to wzgórze i wyjść na przykład z tej strony. Tu się schowa za tym wzgórzem. Już rysuję drugą krawędź. Tak, tu sobie wychodzi. Wychodzi sobie, wychodzi. Gdzieś tam się chowa. I na przykład wychodzi sobie z tej strony i zakręca. Także mamy teraz krętą drogę. Oczywiście, tak jak mówiłem, drogi są płaskie, więc w zasadzie
powinniśmy, no, tak jak budowniczy dróg, albo ściąć z tej strony, co zazwyczaj się robi, albo tu zrobić nasyp. No i jak widzicie, nawet rysunek pokazuje dylematy budowniczych dróg. Co musimy zrobić z krawędzią pagórka, żeby móc tędy poprowadzić drogę? Musimy ją jakoś tutaj ściąć, tak? Musimy ten kawałek pagórka zebrać koparką, żeby droga mogła być płaska. Tak więc, jak widzicie, nawet nie trzeba wyznaczać specjalnych punktów zbiegu. Wystarczy mieć tylko świadomość tego, że droga ma się zwężać, że może być kręta. Zresztą tak samo rysowałoby się rzekę w perspektywie, tylko oczywiście rzeka nie biegłaby po wzgórzach, tylko raczej w dolinie, ale podlegałaby dokładnie tej samej zasadzie, co rysowanie drogi. I teraz możemy sobie na naszej drodze narysować pasy, które tu będą coraz dłuższe, o, i odległości między nimi będą coraz większe. Tak to powinno wyglądać. I ona tam sobie biegnie, chowa się czasami za pagórkiem, czasami za niego wychodzi. I tak dalej, moi drodzy. Pani Oliwia pisze, że ma zamiar zrobić ilustrację do książki dla dzieci. Doskonały pomysł, Pani Oliwio, i cieszę się, że ta lekcja Pani pomaga. To dla chętnych jeszcze w takim razie rzeka z mostem. Otóż narysujmy sobie horyzont. Możemy narysować również wzgórza na horyzoncie i dolinę rzeki, tak? Bo każda rzeka jednak ma swoją dolinę. Gdzieś tam będzie dolina tej rzeki. Może się wić nasza rzeka właśnie w ten sposób. I pamiętajcie, będzie coraz większa odległość, czyli tu będzie więcej. Tu będzie jeszcze więcej, bo jest coraz bliżej nas, a tam będzie mniej. Jeżeli zapamiętacie tylko o tym, możecie sobie nawet wyznaczać te odcinki, że one mają się robić coraz większe, o, może tu nawet szerzej, coraz większe ku nam, to jesteście w stanie w perspektywie narysować każdą rzekę, każdą drogę. Więc to może być rzeka, to równie dobrze może być droga. Tak naprawdę zasada jest dokładnie ta sama, tyle tylko, że rzeka zawsze jest idealnie płaska. Rzeka nie może biec pod górkę i w dół, i z górki, więc gdyby tu były jakieś pagórki, no to one będą po prostu zasłaniać krawędzie rzeki. I właśnie to chciałem Wam teraz pokazać. Powiedzmy, że tu się robi jakiś delikatny pagórek i on zasłania nam fragment rzeki. Taka sytuacja może bardziej górska albo kanion Colorado, gdzie dosyć szybko i nagle i stromo pojawia się grzbiet pagórka. Oho. I on zasłania rzekę. Rzeka chowa się za pagórkiem. Tam sobie wchodzi. Tutaj pagórek. Pagórek ma swój ocieniony stok. I rzeka chowa się za nim. Tu mogłoby być kolejny pagórek. Możemy jakąś taką naprawdę górzystą okolicę narysować, lub wręcz góra, za którą rzeka się schowa. Widzicie, teraz po prostu wypuszczam pagórki na każdym zakolu rzeki, no bo rzeka wije się pomiędzy górami, pomiędzy pagórkami. Można sobie tu znowu przycieniować pagórek z tej strony. Czyli dosłownie jakbyśmy za niteczki ciągnęli, wyciągali grzbiety tych pagórków. No i zaraz będzie most, zgodnie z prośbą pani Oliwii. Zrobimy sobie most pomiędzy dwoma pagórkami. Tak naprawdę sytuacja w Polsce, chyba mało jest takich miejsc, chociaż niekoniecznie. Przecież Dunajec gdzieś również podobnie się wije. Powiedzmy, że tu się zaczyna kolejny pagórek. Tylko on się chowa zaraz. A może tu zrobimy. Powiedzmy, o, że tu się robi kolejny pagórek. Możemy nawet taki wysoki zrobić, który wyjdzie trochę ponad horyzont. Czyli bardzo teraz górzystą okolicę robimy. Jak widzicie, ona przed chwileczką była niziną właściwie, przez którą się ta rzeka wiła jak
dolny bieg Wisły, a teraz nagle zamienia się w rzekę dosyć górzystą, właściwie biegnącą przez górzysty teren. O, powiedzmy, że ten pagórek gdzieś tam sobie wchodzi. No i jakby teraz most miał biec. Most będzie, możemy sobie kilka mostów narysować. Słuchajcie, w rysunku można robić wszystko i to jest fantastyczne. Jesteśmy stwórcami w rysunku rysunkowych światów, więc wszystko w naszych rękach. Ja to zawsze uwielbiałem najbardziej, kiedy jako mały chłopiec rysowałem, że tak naprawdę wszystko, co wymyślę, mogę zrobić i to jest fantastyczne uczucie przy rysunku. Powiedzmy, że jak już się tak rozkręciliśmy z tymi drogami, że po tej krawędzi wzgórza puścimy sobie drogę. Drogę, która otacza to wzgórze i tu w pewnym momencie prowadzi do mostu, bo chcemy przejechać na drugi brzeg rzeki. Albo tam chcemy przejechać, będzie ciekawiej. Tam chcemy przejechać. Chcemy połączyć ten punkt z tym punktem. Z tym. Pomiędzy dwoma wzgórzami. No więc rysujemy sobie tutaj jeszcze szerokość naszej drogi. Tak, żebyśmy widzieli, że ona ma jakąś szerokość na tej krawędzi wzgórza. O, oczywiście rozszerza się znowu w naszą stronę. Dochodzimy tam do poziomu wzgórza. I słuchajcie, teraz najprostsza rzecz na świecie. Znaczy najprostsza, to łatwo powiedzieć. Łączymy mostem te dwa punkty. Przerzucamy idealnie poziomą linię, bo to nie ma być most wiszący, to ma być solidny most. Ciach, łączymy je ze sobą. Ja nawet zrobię zbliżenie na to miejsce, żebyście dokładniej widzieli, bo tu teraz będzie troszkę więcej detali. Łączymy te dwa punkty mostem. Most ma jakąś szerokość na swoim początku, no ale na końcu most również ma perspektywę swoją, więc na końcu będzie węższy. Więc te punkciki, ta szerokość mostu musi się robić coraz to mniejsza. Czyli tu szerzej, tam węziej. Ale dzisiaj się nam zrobiły budowlane zajęcia. Poważne sprawy, bo dzisiaj właściwie zajęcia budowy dróg. Jeżeli ktoś będzie chciał zdawać na Wydział Budownictwa Drogowego, jeżeli jest taki wydział, tak się nazywa, zapewne jest, no to dzisiejsze zajęcia mu w tym bardzo pomogą. Więc Wydział Budownictwa dzisiaj w naszych zajęciach się zrobił. Mamy most, który się zwęża w perspektywie i tamta droga, hop, może sobie znowu gdzieś wyskoczyć i pobiec na przykład za pagórkiem tam dalej. O, zeszła z mostu i sobie tam biegnie dalej. No, tu powiedzmy, musiałaby mieć jeszcze troszkę pagórka. I teraz co, jeżeli ma być most, to musimy go czymś podeprzeć albo na czymś powiesić. Ponieważ tutaj płynie rzeka, to mamy do wyboru kilka rozwiązań. Możemy umieścić jeden filar pośrodku rzeki, co jest wykonalne, jest droższe, ale wykonalne. Więc robimy sobie tutaj, zrobimy most wiszący częściowo, bo moglibyśmy zrobić most wsparty tylko na kilku filarach. Może zaczniemy od takiego, to będzie bardziej obrazowe. Więc tu będzie na środku rzeki jeden punkt podparcia mostu, tam będzie gdzieś drugi. Oczywiście wiemy, że w perspektywie te odległości muszą być mniejsze, więc jak tam będzie trzeci, to będzie troszkę mniejsza odległość. I tu powiedzmy na brzegu sobie zrobimy jeszcze jeden punkt podparcia mostu takimi filarami. Oczywiście z drugiej strony też takie filary zazwyczaj są, więc możemy od razu zrobić pary tych filarów z jednej i z drugiej strony mostu. O, i one tak się będą zachowywać, jak widzicie. Ale ponieważ mosty wiszące są zdecydowanie piękniejsze, więc jako twórcy mostów rysunkowych możemy sobie zrobić most wiszący, taki jak w San Francisco na przykład. Robimy fantastyczne słupy. Wysokie dwa słupy. Tutaj możemy sobie kolejne słupy wypuścić. Most wiszący ma tą przewagę nad mostami niewiszącymi, że wymaga mniej punktów podparcia i jest dzięki temu wytrzymalszy, ponieważ liny, na których wisi, właściwie zastępują szereg słupów, które by były pomiędzy. I teraz, żeby było oczywiście z perspektywą, to te wszystkie słupy będą się
Tak naprawdę to musielibyśmy sobie dwie linie narysować, dla każdego słupa jedną. I tu się już robi troszkę dużo kresek, więc pamiętajcie o tym, że jedna linia dla jednego słupa, druga dla drugiego. I tu sobie zrobimy jeszcze dwa kolejne słupy, jeden i drugi. I teraz znowu zrobię zbliżenie, bo tu już naprawdę robi się detalowo. Bardzo, bardzo już szczegółowe, szczegółowe budowlane rozgrywki. Mamy już słupy przy naszym moście. Słuchajcie, zobaczcie, właściwie tworzymy cały świat. Zaraz jeszcze moglibyśmy zrobić lekcję o rysowaniu domów i zacząć rysować domy na tych wzgórzach, albo lekcję o rysowaniu drzew i zacząć rysować drzewa. Jednym słowem, zlecieliśmy z wyżyn, jakby samolotem bliżej Ziemi i kreujemy dosłownie cały świat rysunkowy na naszym rysunku i to jest fantastyczne dla mnie uczucie. Możemy sobie nawet tu grubość mostu teraz wyznaczyć. Oczywiście tej linii nie będzie widać, bo ona jest z drugiej strony. Już to pracuje troszeczkę ten most. Nawet się nie spodziewałem, że tak się akcja rozkręci i dosyć mały ten most narysowałem, ale to jest tak, jak przy jedzeniu rośnie apetyt, to tak samo jest z rysowaniem, w miarę rysowania rośnie apetyt na kolejne nowe fragmenty. Moi drodzy, przy okazji, jeżeli podobają Wam się takie lekcje jak ta dzisiejsza i chcielibyście wesprzeć pracownię, to będę Wam z serca wdzięczny, bo pracownia właśnie z takich wsparć Waszych się utrzymuje, dobrowolnych zupełnie. Numer konta znajdziecie u góry naszej strony bez problemu i również w opisie do każdej transmisji. O, jest skrzyżowanie rzeki, drogi i torów kolejowych jako jedyne w Polsce w Krasnym Stawie. No proszę, proszę, tego nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, że tak jest. Chwilka dla Was, bo ja wiem, że tam się dużo teraz detali pojawiło, więc spokojnie sobie je narysujcie. Jeżeli chcecie, możecie też dołączyć do grupy Oko, do płatnej grupy Oko i dostawać więcej takich dodatkowych materiałów oraz możliwość otrzymywania bardzo szczegółowych komentarzy do Waszych prac. To już od 100 zł miesięcznie, czyli od mniej więcej 2 zł za jedną lekcję. Dobrze, teraz liny w takim razie. Co by tutaj było? Wznaczmy sobie punkty pomiędzy i prowadzimy sobie liny. Tak, z każdego słupa, czyli najpierw taki właściwie taki zygzak nam powstanie. No, troszkę mi się tu krzywo narysowało, już poprawiam. Najpierw taki zygzak. Pamiętajcie, że w perspektywie zawsze ta połowa jest trochę bardziej w głąb przesunięta. I tam jeszcze jedna lina. I tak samo teraz, tak, to są słupy z jednej strony. Tych lin oczywiście może być więcej. Zaraz sobie ich nawet więcej możemy narysować od razu. Hop, hop. Hop i hop, hop, hop. No oczywiście są jeszcze mosty różnego rodzaju, bo przy niektórych, na przykład w San Francisco, to wygląda troszkę inaczej, bo tu jest jeszcze jedna lina zwieszona tak naprawdę i do tej liny jest most podwieszony. Tak więc słuchajcie, ile mostów, tyle technik. Teraz sobie przypomniałem, że ten San Francisco most wygląda akurat troszeczkę inaczej, ale to nic, takie też są. I teraz kolejne liny z drugiej strony, tylko tu już się zrobi dosyć gęsto od lin, więc nie będę ich wszystkich rysował. Pamiętajcie tylko, żeby z każdego słupa schodziła lina w dół. Pani Sywina pisze, że ma problemy z pochyleniem linii i odniesieniem się do siebie detali wielkości. To jest temat na osobną lekcję, mogę powiedzieć tylko tyle. Ale na pewno jest to temat, z którym można sobie poradzić. No i oczywiście, gdybyśmy chcieli tam gdzieś jakiś most przerzucić dalej, to też możemy to zrobić. Powiedzmy, to może być ta sama droga, która zakręca za tym pagórkiem, wychodzi sobie z drugiej strony i znowu potrzebujemy mostu po to, żeby ta droga sobie pobiegła gdzieś tam.
hen dalej. Daleko, daleko. Ten most może być już na przykład o taki, czyli wsparty na takich oto filarach i łukach. Moi drodzy, myślę, że na tym będziemy chyba nasze dzisiejsze rozważania perspektywiczno-budowlane kończyć. Oczywiście możecie sobie też dodać cień od tego mostu, wybrać, z której strony miałoby świecić słonko. Kładka będzie mostu rzucała oczywiście również tutaj swój cień. I oczywiście słupy będą rzucały swoje cienie. Zapraszam też wszystkich chętnych do kolejnego pleneru w Krakowie, który już w ten piątek się zacznie. Są jeszcze wolne miejsca, więc proszę o zgłoszenia, o informacje do mnie lub pod postem, który w tym celu zamieściłem. Znajdziecie go pod naszą transmisją. Można jeszcze ocieniować krawędź wzgórza. Jak widzicie, jeżeli zapanujemy nad światłem, ustawimy sobie tylko punkt badania światła, gdzieś znowu z tamtej lewej strony, to możemy rzeźbić przestrzeń światłem w rysunku bardzo, bardzo realistycznie, no bo zobaczcie, że po tych kilku dotknięciach tak naprawdę już pojawia się efekt głębi trzeciego wymiaru. W dodatku możemy, aj, tu się rozkręcę i zaraz wcale lekcja się nie skończy, bo będę rysował nadal, ponieważ możemy jeszcze pokazać perspektywę powietrzną, czyli przyciemnić to wzgórze, jest, widzimy je akurat od strony cienia, w całości bardziej. Ono może być ciemniejsze. Natomiast tamte kolejne mogą być coraz jaśniejsze i dostaniemy bardzo wdzięczny efekt perspektywy powietrznej, czyli dosłownie znikania we mgle tego, co pokazujemy, co rysujemy. I tamte kolejne wzgórza mogą być coraz to jaśniejsze, jaśniejsze, aż po horyzont. Tam może być mgiełka, możecie to gumką chlebową doskonale osiągnąć, przesuwając kilka razy po rysunku. Ten odległy horyzont zacznie znikać Wam we mgle i pojawi się fantastyczna głębia w przestrzeni. Na koniec pozostaje mi narysować mały kajak, w którym ja tutaj sobie płynę po rzece i płynę w kierunku horyzontu, wiosłując na moim kajaku. Życzę Wam pięknego, spokojnego dnia i zapraszam już wieczorem o 19 na zajęcia z kompozycji, które będą chyba jeszcze bardziej fascynujące od tych zajęć, które teraz były. Raz jeszcze dziękuję. Zapraszam bardzo serdecznie o 19. Zapraszam do grupy Oko. Zapraszam do wsparcia pracowni na numer konta, który znajdziecie u góry naszej strony i dziękuję z góry za każde wsparcie z Waszej strony. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za fantastyczne zajęcia. Rozkręciłem się niesamowicie i z przyjemnością opowiadałem Wam o tych cudownościach przestrzenno-budowlanych. Jeżeli będziecie chcieli, to do tego tematu jeszcze nie raz wrócimy, bo jest fascynujący. Pięknego dnia, do zobaczenia.